No, dzień dobry wszystkim, oto kolejny film poświęcony jednej postaci, tym razem padło na Perospero, o którym zresztą zapowiadałem film dawno temu i pewnie się zastanawiacie, o co chodzi z tytułem filmu, czyli czwarty oficer Charlotte Perospero. I odpowiem na to w sumie pytanie w akcie trzecim, ale ponieważ cały materiał będzie w zasadzie ciągiem przyczynowo-skutkowym, zalecam go obejrzeć w całości, żeby zrozumieć wyjaśnienie aspektu czwartego oficera w ostatnim akcie filmu. Także jeżeli wszystko jasne, taką mam nadzieję, to zaczynamy. Jeżeli chodzi o przeszłość Perospero, to nie wiemy w zasadzie dużo. Pojawił się tylko jako postać poboczna w retrosach Katakuriego czy Pedro. Ale trzeba temu panu oddać, że pomimo braków w tym aspekcie, wykazuje się on bardzo oryginalnym charakterem. Nie bez powodu tytuł pierwszego aktu to manipulator i sadysta. Pomijając oczywiście brutalność i arogancję, wręcz charakterystyczną dla prawie całej rodziny Big Mom, to Peros nieraz się znęcał nad kimś słownie lub fizycznie podczas całego arku Whole Cake Island. Czy to nad Judgim, czy to nad Sanjim, czy nawet nad Pedro lub Brooku i Chopperze. Zawsze na swoich wrogów, że tak to nazwijmy, patrzył z góry, zachowując przy tym przeważnie spokój. Mało rzeczy potrafiło go wyprowadzić z jego wręcz stoickiej pewności siebie. Dopiero wysadzający się w powietrze Pedro lub grożąca mu śmiercią Big Mom sprawiły, że ulegał emocjom. Więc dopiero gdy jego życie jest na szali, czy w sferze zagrożenia, emocje biorą nad nim górę. Jednak pomimo tego Perospero szybko się otrząsa. I dlaczego nazwałem go manipulatorem? Ano dlatego, że gdy Big Mom była w głodowym szale i chciała zjeść tort weselny, to Perospero ją okłamał, że tort znajduje się na statku słomianych. Więc jak powiedziałem wcześniej, to nawet wtedy, gdy Big Mom zagroziła mu odebraniem życia, w przypadku, jeżeli ją rzeczywiście okłamał, w przypadku tortu, z czego musiał on osobiście zdawać sobie pewnie sprawę, to trzeba mu oddać, że sprawnie wykorzystał własną matkę do zrealizowania swojego i rodziny interesu, czyli ataku w stronę słomianych kapeluszy. Także pomimo strachu przed tym, czego się raczej spodziewał, robiąc to, co robi, szybko się otrząsnął i ruszył do dalszego działania, sprawnie manipulując Big Mamą. Ale to równocześnie dowodzi jego troski o stan posiadania terytorialnego Big Mom, bo nie chciałby stara torba siała dalej zniszczenie. Tak samo był wściekły, gdy Luffy porwał Brulę. Dowodzi do tego, że podobnie jak większość rodzeństwa, troszczą się o siebie. To wszystko także jest dowodem jego wytrwałości. Pomimo całego chaosu na herbatce, pościgu za statkiem słomianych, czy walki z Pedro, to do końca nie odpuszczał swoim wrogom. Aczkolwiek jeśli ktoś dalej wątpi w jego umiejętność szybkiego dostosowywania się do sytuacji, to warto przypomnieć, że na Wano wszedł on w szybki sojusz z Marco przeciwko piratom Bestii. Jednak gdy okazało się, że sojusz Big Mom i Kaido jest już prawomocny, szybko zmienił front. Niczym prawdziwy pirat dokonał podwójnej zdrady. Podsumowując to wszystko, ukazuje nam się obraz dosyć okrutnego człowieka, zdolnego do manipulacji czy dręczenia innych. Lecz to wszystko posiadało jakiś cel. Wiernie z resztą rodzeństwa walczył przeciwko z ich perspektywy najeźdźcom, czyli Luffy'emu i spółce, próbując jednocześnie rozgrywać sytuację wszystkimi dostępnymi kartami w jego ręku. Jeśli chodzi o opanowanie owocu, to Perospero jest tutaj bardzo silną postacią. Pomijając oczywiście potwierdzone u niego przez Odę haki zbrojenia oraz obserwacji, to główną bronią u niego jest jego owoc słodyczy. Peros używa swojego owocu w bardzo oryginalny sposób, jak chociażby do tworzenia schodów lub odtworzył sobie utraconą rękę po autodestrukcji dokonanej przez Pedro.
więc poza praktycznym jego wykorzystaniem stosuję go też jako środek transportu. Jak na przykład wtedy, gdy razem z Big Mamą przemierzali wspólnie morze w pościgu za statkiem słomianych kapeluszy. W samej jednak walce Perospero używał swojego owocu jako cukierkowych mieczy, łuków czy toporów, ale także w postaci obronnej, jak na przykład tarcze. Przy czym warto wspomnieć o tworzeniu przez niego różnego rodzaju dziwnych tworów ofensywnych, jak żelazna dama, czy po prostu zalanie przeciwnika swoją słodyczą, jak to zrobił na przykład z Brookiem i Chopperem. Czyli jak widzimy, Perospero bardzo kreatywnie i skutecznie wykorzystuje swój owoc, ale za tym idzie też potężny power level. Peros jest najstarszym dzieckiem Big Mom z nagrodą o wysokości 700 milionów berry, więc światowy rząd widzi w nim zagrożenie zbliżone do najsilniejszych spośród reszty swojego rodzeństwa, jak na przykład Krakera czy Smoogie. I ja osobiście się temu nie dziwię, praktycznie od urodzenia jest on piratem, co daje proste wnioski, że Peros miał bardzo wiele lat na zyskanie doświadczenia oraz sporej siły, więc absolutnie nic dziwnego, że pomimo tego, iż wystraszył się groźby śmierci ze strony własnej matki, to szybko potrafił się opanować, a także siłowo z łatwością kładł na deski takie postacie jak Pedro, Carrot czy Brook. Jeżeli przyjrzycie się narracji tego filmu, to pewnie już zauważyliście, że ja w pewien sposób nakierowuję to, co mam na myśli w tytule filmu. Perospero, pomimo pewnych swoich wad, jak lekceważenie momentami swoich oponentów, wykazuje się cechami dobrego dowódcy. To znaczy szybkim opanowaniem emocji, sprawnym zarządzaniem pościgiem, pomysłowością i granie dostępnymi kartami, żeby uzyskać wyznaczony cel. A zarazem jest dosyć silną postacią, która może i ustępuje siłowo miejsca takim potworom jak Jonko czy Admirałowie, lecz nie powiedziałbym, iż Peros jest słaby, wręcz przeciwnie. Jest zdecydowanie silniejszy niż większość postaci w One Piece. Jako przykład porównawczy podam, że nie sądzę, by ktoś ze słomianych, z wyjątkiem Monster Trio lub Jimbe, z nim wygrał w walce 1 na 1. Dlatego twierdzę, że Perospero jest swego rodzaju cichym czwartym dowódcą obok reszty słodkich generałów. Mimo że oficjalnie to Snack był czwartym słodkim generałem i potem został zdegradowany, to da się odczuć wyraźnie, że Perospero podczas fabuły na Whole Cake Island miał wyraźny autorytet oraz posłuch pośród reszty rodziny. To on zarządzał całym pościgiem Big Mom za statkiem słomianych i parł do przodu cały czas, by ich dopaść. Dlatego moim zdaniem śmiało można nazywać Perospero czwartym oficerem lub nieoficjalnym czwartym słodkim dowódcą w szeregach piratów Big Mom ze względu na swoją siłę, doświadczenie i sprawne dowodzenie. Przy czym wszystkim warto też przypomnieć jedno wydarzenie. Perospero został pokonany równocześnie razem z Jackiem, przez co Oda symbolicznie pokazał, że traktuje go jako takie samo zagrożenie jak innych oficerów imperatorów. Zwłaszcza pamiętając to, że władcy Wyspy Zoo byli ukazywani mniej więcej na tym samym poziomie co Jack. A Oda nam na paru kadrach pokazywał, że Perospero potrafił nawet zdominować na chwilę swoją walkę z Nekomamushim. Podsumowując, osobiście darzę dużą sympatię Perospero ze względu na jego strategiczne myślenie oraz pragmatyczne podejście do tematów. Nie jest on postacią, która stoi w miejscu i czeka na wydarzenia, aż się same zrealizują. Nawet Navano wyróżnił się tym, że jako jedyny spośród reszty swojej załogi uratował się przed upadkiem z wodospadu i trzeba koniecznie mu oddać, że pomimo bardzo okrutnego charakteru jest jedną z lepiej wykreowanych postaci w załodze Big Mom. I to pomimo braku własnych backstory. Także to tyle ode mnie, piszcie co myślicie o Perospero i o samym filmie i na razie.